Praca Vectorworks opiera się na korzystaniu z palet narzędzi. Po lewej stronie znajduje się panel narzędzi podstawowych, zawierający najczęściej używane narzędzia służące do zaznaczania obiektów, poruszania się po rysunku, tworzenia elementów 2D oraz modyfikacji istniejących obiektów. Zawartość paska narzędzi związana jest ściśle z narzędziem aktualnie wybranym na palecie. Każde narzędzie na pasku narzędzi posiada własne tryby, opcje oraz ustawienia. Po umieszczeniu kursora myszy na narzędziu lub elemencie paska narzędzi pojawia się dymek zawierający dodatkowe informacje. Po kliknięciu myszą na strzałce zostaje wyświetlona cała zawartość dymka, która może zawierać cenne wskazówki dotyczące np. dodatkowego użycia klawiatury w poleceniu. Czarna strzałka w prawym dolnym rogu przycisku narzędzia wskazuje, że pod przyciskiem ukryte są także inne narzędzia. W ten sposób grupowane są narzędzia o podobnym działaniu. Kliknijmy ikonę i przytrzymajmy przycisk myszy, aby otworzyć listę narzędzi. Zaczniemy od sprawdzenia możliwości narzędzia linia. Wybierzmy narzędzie linia. Pierwsza opcja tego narzędzia pod zadanym kątem umożliwia nam rysowanie linii pod kątem 30, 45, 90 stopni, kątami dopełniającymi lub pod samodzielnie wprowadzonym kątem. Druga opcja pozwoli nam na rysowanie linii pod dowolnym kątem. Przy zaznaczonym trybie linia w obu opcjach rysujemy linię od jej początku do jej końca, tak jak przed chwilą. Natomiast przy zaznaczonym trybie linia przy użyciu punktu środkowego rysujemy linię od jej środka do jej końca. Ustawienia linii umożliwiają nam wyznaczenie skali. Kolejnym narzędziem jest podwójna linia. Narzędzie to służy do rysowania linii podwójnej o określonym odstępie między liniami. Linię rysujemy względem wcześniej wybranej linii wstawienia. Podwójną linię można też złożyć z komponentów. W oknie dialogowym ustawienia możemy wybrać, czy chcemy rysować linię, czy wielobok. Określamy odległość między liniami, możemy również wejść do edytora komponentów. Podobnie jak w poleceniu linia, możemy rysować pod zadanym kątem lub pod dowolnym kątem. Przy pomocy kolejnych opcji wybieramy sposób rysowania względem linii górnej, środkowej, dolnej lub dowolnie zdefiniowanej. Wybierzmy narzędzie prostokąt. Wybierając pierwszą opcję narzędzia, możemy narysować prostokąt przy użyciu przekątnej. Kliknijmy w obrębie obszaru roboczego i narysujmy przekątną prostokąta, który chcemy uzyskać. Korzystając z drugiej opcji narzędzia, możemy narysować prostokąt przy użyciu punktu środkowego. Wybierając trzecią opcję narzędzia, możemy narysować prostokąt przy użyciu punktu środkowego krawędzi i przeciwległego wierzchołka. Czwarta opcja narzędzia umożliwia nam narysowanie prostokąta obróconego o zadany kąt. Wybierzmy kolejne narzędzie, jakim jest prostokąt zaokrąglony. Narzędzie służy do rysowania prostokątów, w których wierzchołki mają eliptyczne lub kołowe zaokrąglenia. Zaokrąglone naroża mogą być proporcjonalne do wymiarów rysowanego prostokąta, symetryczne lub dowolnie zdefiniowane. Parametry zaokrąglenia zmieniamy w ustawieniach polecenia na pasku narzędzi lub dwukrotnie klikając narzędzie prostokąt zaokrąglony w palecie narzędzia podstawowe. W ten sposób otwarte zostanie okno dialogowe ustawienia. Prostokąt można modyfikować, przeciągając punkt kontrolny widoczny w lewym górnym rogu narysowanego prostokąta. Prostokąt zaokrąglony możemy rysować poprzez zdefiniowanie jego przekątnej lub w trybie obrócony poprzez wstawienie trzech punktów. Wybierzmy narzędzie okrąg. Program umożliwia narysowanie okręgu za pomocą kilku trybów. Wybierzmy tryb okrąg przy użyciu promienia, aby wyznaczyć wielkość okręgu na podstawie jego promienia. Kliknijmy, aby wyznaczyć punkt środkowy okręgu, czyli punkt początkowy promienia.
Kliknijmy, aby wyznaczyć punkt końcowy promienia. Podczas przesuwania kursora na rysunku pojawi się okrąg. Pole L w pasku współrzędnych pokazuje długość promienia. Promień można wprowadzić bezpośrednio w pasku współrzędnych. Kolejnym trybem jest okrąg przy użyciu średnicy. Zaznaczmy tę opcję, aby wyznaczyć wielkość okręgu na podstawie średnicy. Tryb okrąg przy użyciu trzech punktów wybierzmy, aby wyznaczyć wielkość okręgu na podstawie trzech klikniętych punktów. Okrąg przy użyciu trzech prostych. Zaznaczmy tę opcję, aby narysować okrąg styczny jednocześnie do trzech prostych. Wykorzystamy wcześniej narysowane proste. Okrąg przy użyciu punktu i promienia. Wybierzmy tę opcję, aby narysować okrąg przy użyciu punktu i promienia. Okrąg przy użyciu stycznej i promienia. Wybieramy tę opcję, aby narysować okrąg przy użyciu dwóch punktów na stycznej i punktu środkowego okręgu. Okrąg można wypełnić dowolnym deseniem lub kolorem. Dotyczy to również jego konturów. Możemy również zdefiniować stopień krycia oraz grubości konturów. Wybierzmy następne narzędzie, jakim jest owal. Pierwszym trybem jest owal przy użyciu przekątnej. Zaznacz tę opcję, aby utworzyć owal przy użyciu ramki prostokątnej. Kliknij, aby wyznaczyć punkt początkowy. Kliknij, aby wyznaczyć przeciwległy wierzchołek. Zaznacz tryb obrócony owal przy użyciu wysokości i szerokości, aby utworzyć obrócony owal. Kolejnym trybem jest owal przy użyciu punktu środkowego. Wybierzmy teraz narzędzie łuk. Za pomocą tego narzędzia narysujesz okrągły łuk pod dowolnym kątem. Łuk możesz następnie wypełnić dowolnym deseniem lub kolorem. Jego kontury mogą również mieć dowolny kolor, być niewidoczne lub wypełnione wzorem punktowym. Tryby, które znajdują się w obrębie tego narzędzia to tryb przy użyciu promienia, przy użyciu trzech punktów, stycznie, przy użyciu dwóch punktów i punktu środkowego, przy użyciu dwóch punktów i promienia, przy użyciu dwóch punktów i punktu na łuku, przy użyciu długości łuku i cięciwy.